Ma 22 lata. Polska piosenkarka urodzona w Kętrzynie na Mazurach. Mimo bardzo młodego wieku przyznaje, że przeżywa jeden z najciekawszych momentów w życiu, gdy może realizować swoje marzenia i zarażać ludzi swoją pasją do muzyki. Pytana o to, jaki gatunek muzyczny jest jej najbliższy, odpowiada: dla mnie muzyka jest tylko jedna. Mówi o sobie, że jest szalona i nieobliczalna jak muzyka, którą tworzy. Przed Państwem Ola Jabłonka, czyli Aleksandra. Mój świat, patrzeć w te oczy każdego dnia. Z tobą szczęście chcę dzielić na pół, więc pozwól mi kochać cię znów. Z tobą chcę dzielić mój świat, zasypiać przy tobie, dotykać twych ust, unosić się nocą do gwiazd. Z tobą szczęście chcę dzielić na pół. Kochani, rączki w górę. Wszyscy razem śpiewamy, bo płyniemy daleko tutaj, kochani. Popłyniemy daleko z naszych marzeń rzeką i topniemy czas. Ale na tym oknie widzę, kochani, zróbcie to dla mnie, chociaż jeden raz. Aktualnie możemy w stacjach radiowych słyszeć twój nowy singiel. Mówisz mi, że przepraszasz, ale zanim w ogóle ludzie cię poznali, można było słuchać tylko twoje piosenki. Czy uważasz za swój taki mały sukces to właśnie, że najpierw była piosenka, a potem twoja twarz? Właśnie chciałam powiedzieć o tym, że dla mnie największym sukcesem jest to, kiedy artysta może zaprezentować to, co potrafi, a nie tylko, że tak powiem, pojawianie się na różnego typu imprezach, na których tak naprawdę się bywa. W moim przypadku było tak, że najpierw była piosenka, a potem tak naprawdę pojawiła się twarz do piosenki, czyli ja, Aleksandra, mój pseudonim Aleksandra przez X, a tak naprawdę nazywam się Ola Jabłonka, mam 24 lata, może nie wszyscy wiedzą, i dzisiaj właśnie w Szczecinie wystąpię dla was na żywo z moim mega super bandem, który pokaże, że muzyka elektroniczna może być również muzyką graną na żywo. Jednak los chciał, że jestem z nim. Życie nie zawsze jest proste. Z ognia najczęściej zostaje tylko dym, gdy człowiek ma za sobą już wiosnę. Jesteś młodą piosenkarką, masz jakieś swoje ideały muzyczne, do których dążysz? Oczywiście słucham wielu artystów, przede wszystkim z zagranicy, ale jakoś tam specjalnie się na nich nie wzoruję, ponieważ przekazuję zupełnie inną treść i ja śpiewam treścią piosenki, oczywiście emocjami. Teksty do twoich piosenek pisze Adam Konkol, człowiek, który skomponował hity zespołu Łzy. Czy chciałabyś na przykład stworzyć coś swojego? Właśnie tutaj on jest. Adam, zapraszamy cię serdecznie. Ten człowiek stworzył dla mnie wszystkie moje przywoje, to Adam Konkol, który napisał Popłyniemy daleko, mówisz mi, że przepraszasz i wiele innych przywojów, na przykład grupy Łzy, a innej pani nie zdradzę, ponieważ nie chcę. Pierwotnie Aleksandra miała grać muzykę jazzową, ale wybiłem jej to z głowy i dzięki, że tak powiem, temu, że te wszystkie piosenki przerobiliśmy z klimatów jazzowych na muzykę elektroniczną, wyszło co wyszło, czyli super artystka Aleksandra, która dzisiaj zagra w 100% na żywo. Także jeszcze raz zapraszam wszystkich bardzo serdecznie tutaj pod scenę i pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Nie cofnę czasu już i nie zmienię też niczego, a twoje wybacz mi zupełnie nic nie znaczy. I chociaż żałujesz, nie wracam już do tego, to zdarzyło się. Nie mam mnie dla ciebie już, wciąż widzę, jak dotykasz jej ust. Ona się uśmiecha, zakrywa twarz.
młodego pokolenia jest całkiem sporo. Pewnie śledzisz, znaczy, czy w ogóle śledzisz ich karierę? Patrzysz, co robią, jak to robią, żeby być lepsza od nich? Nie mam w domu telewizora, dlatego nie śledzę tego. Wiem mniej więcej, co się dzieje tylko i wyłącznie z gazet. Czytam gazety, nie oglądam telewizora. I tak naprawdę skupiam się tylko i wyłącznie na sobie, na tym, co robimy. Koncertujemy, mamy bardzo dużo koncertów i to, co się dzieje, jest dla nas naprawdę wielką, wielką satysfakcją. I tak naprawdę nie patrzę na nic innego. Patrzę tylko na siebie i na mój ukochany zespół, który pozdrawiam. Są takie gwiazdy, które ich pierwsza płyta była hitem, tak jak twoja. Czy nie boisz się tego, że kolejna już może nie być taka dobra? Nie boję się tego, ponieważ kolejna płyta będzie tylko i wyłącznie lepsza, ponieważ spędzę nad nią jeszcze więcej czasu, czyli kolejnych 10 lat. Nie, żartowałam oczywiście, ale w przypadku artystów jest tak, że coraz bardziej zaczynamy wiedzieć, czego chcemy, coraz bardziej potrafimy przekazać swoje emocje i treść muzyczną, także wydaje mi się, że kolejna płyta będzie tylko i wyłącznie lepsza, a już powoli szykujemy się do nagrywania kolejnej płyty, także będzie się działo. Nie zdradzę tego, kiedy będzie moja nowa płyta, ponieważ będzie to gorąca niespodzianka i na pewno zaskoczę wszystkich nie raz, nie dwa, nie trzy, a 10. Nawet gdybyś co dzień przynosił mi tysiące róż i klęczą u mych stóp, nie cofniesz nigdy czasu już. I nawet jeśli powiesz, że to nic nie znaczy, nie spojrzę ci już w oczy i nigdy nie wybaczę. Wciąż widzę, jak dotykasz jej ust, gdy zamykam oczy, całujesz jo, ho. Serdecznie pozdrawiam tutaj ze Szczecina wszystkich widzów telewizji Pomerania. Aleksandra specjalnie dla was. Popłyniemy daleko. Dobra mieć przepiękne życie, choć spróbować żyć inaczej. Znasz to? I pokochać jeszcze kiedyś, gdybyś tylko dał mi szansę. Mogła mieć przepiękne życie, każdej nocy być królową balu i spróbować znaleźć szczęście, by do ciebie nie mieć żalu. Mówisz mi, że przepraszasz, lecz ja nigdy nie zapomnę.